to ile można mieć sporków? Odpowiedź brzmi: wszystkie. Znowu mamy nowego sporka i znowu będziemy testować. Ło, ale się ciemno zrobiło, wjechaliśmy w jakiś mega gęsty las. Dzień dobry. Rozpoczęliśmy kurs. Dzisiaj w planie jest zrobienie pewnej trasy górskiej. Ponieważ, tak jak mówiłem kiedyś w jednym filmie, chciałem zweryfikować poprawność wskazań GPS-a przy tych nowych ustawieniach GPS i Galileo. Czy jest jakaś zauważalna różnica? To dziś właśnie chciałem zweryfikować. Druga sprawa to Merele Moaby 2 Tactical, niskie. Chciałem zobaczyć, monitoruję trasę, chciałem zobaczyć, czy i jak się nadają do na takie właśnie fajne wędrówki. Ciekawi mnie też, mam spory dylemat, w sensie trochę nie rozumiem do końca, jak to jest z tymi spodniami Woodsman od Helicona. W sensie nie do końca rozumiem ich sens, bo mamy pilgrimy, mamy Woodsmany od pilgrimów różnią się, ale różnią się w bardzo niewielki sposób i próbuję dłuższego czasu wymyślić, w czym te Woodsmany są lepsze od pilgrimów, jeżeli są, albo docenić różnicę, bo wiadomo, że w pilgrimach pewne rzeczy są, w Woodsmanach nie ma, w Woodsmanach pewne rzeczy są, których w pilgrimach nie ma. Chciałbym zrozumieć, a na razie do końca mi to nie wychodzi, skąd, jaki jest cel, jak to umiejscowić, które są lepsze do czego. Kolejna rzecz, jaką dzisiaj mamy do przetestowania, to będzie, zapomniałem, powerbank solarny. Chciałem zobaczyć, czy on się w końcu naładuje, czy to jest w ogóle możliwe, w związku z czym może go wyjmę, zobaczę. Dwie kropki z czterech, to znaczy, że się ładuje. Pytanie zasadnicze brzmi, czy to się naładuje i ile mu to zajmie. Także dajmy mu dzisiaj szansę. Dziwnie idziemy cały czas asfaltem, ale mamy jeszcze 400 metrów. Dziwnie to wygląda, tam jest droga, tu jest droga, ale wygląda mi na to, że my to powinniśmy iść prosto, a nie skręcać tak jak idzie główna droga. Lekko nie jest. Przeszliśmy na razie jakieś 2 km i powiem szczerze, jest cieplej niż myślałem, nawet pomimo tego, że są chmury. Jesteśmy w cieniu, powietrze stoi. Jest 22,3.
Czyli nie jakoś szałowo gorąco. Co zauważam na starcie w tych butach, to jest bardzo ciekawe, te buty to jest bardzo ciekawa kwestia. Podeszwa, jaka jest, każdy widzi. Nic nadzwyczajnego. But jak but. Nie za głęboka, nie za płytka, taka w sam raz. Mamy Vibram, więc jest ok. Co to Vibram? To jest taka firma, która robi ponoć jeden z lepszych podeszw. No, mniejsza. Czym się różnią Moaby taktyczne od nietaktycznych, czyli takich normalnych? Tak naprawdę to są dwie rzeczy. Jedna to jest to, że na podeszwie logo Vibram nie jest żółte, jest po prostu czarne. A druga kwestia to, że poza siatką, którą normalnie mamy na Merelach, tu mamy ripstopowy nylon. A co powoduje to, że logo jest czarne? W zasadzie nie, tak sobie ktoś wymyślił, więc tak jest. Natomiast co powoduje fakt, że mamy tutaj nylon zamiast siatki? Są mniej przewiewne, to wiadomo, nylon troszeczkę jest, ma gęstszy splot, więc mniej przepuszcza powietrze. Plusem jest to, że też mniej przepuszcza wodę. Nie są to buty wodoodporne, te akurat nie mają membrany. Wydaje mi się, że są z membraną, ale nie jestem pewien. Kolejnym plusem tego jest piasek. Piasek przez nylon z gęstym splotem po prostu nie przejdzie. Natomiast buty z siatki mają tendencję do przepuszczania pojedynczych ziarenek piasku. Zawsze coś tam się tam dostanie, więc z tym bywa różnie. Muchy nas tu zjedzą, więc idziemy dalej. Jest jedna turbo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o Merela. Te buty Moaby, bo mają zdecydowanie inną, mają bardzo ciekawą wkładkę. To znaczy noga normalnie, standardowo w bucie jest poziomo. Wiadomo. Natomiast w tym, po założeniu pierwszy raz, myślałem, że coś jest z nimi nie tak. W sensie, kto to wymyślił? Czułem się troszeczkę, może nie bardzo, ale troszeczkę jakbym chodził w butach na obcasach. Pięta jest bardzo, bardzo wysoko. Bardzo. Może to nie jest dobre określenie, ale jest zdecydowanie wyżej niż w każdych innych butach. Muchy za mną latają. Latają za mną muchy. Będę szedł szybciej. Ucieknę przed muchami. Natomiast co to powoduje? Co to powoduje, że mamy piętę wyżej? Zdecydowanie lepszą amortyzację. Bo wiadomo, na starcie but się i tak trochę ubije, więc ta pięta nie będzie z czasem aż tak wysoko, jak jest, gdy są nowe. I tu proponuję na początek, na pierwsze 5-10 km dociągnąć sobie mocnej sznurówki niż normalnie byśmy to zrobili, po to, żeby ta stopa, która będzie ubijać wkładkę, żeby ta pięta, która będzie się która wytworzy nam dołek w tej wkładce, strasznie dużo much, nie wytworzyła tego dołka w innym miejscu niż byśmy chcieli. Dlaczego? Bo kluczem wygody w bucie na dłuższą metę jest to, żebyśmy mieli piętę jak najbardziej przesuniętą do tyłu, żeby nam po prostu nie latała. Jeżeli chodzimy, podnosimy nogę krok za krokiem albo zrobimy przysiad i podnoszą nam się pięty w bucie, to znaczy, że but jest albo za duży, albo źle zawiązany. To, co teraz obserwuję, to, że jest zdecydowanie wygodniej, jeżeli chodzi o stopę, podeszwę, niż w butach na przykład, niż w lołach. Loły są dużo twardsze, jeżeli chodzi o podeszwę. Ten Merel jest mniej więcej gdzieś pomiędzy tą podeszwą turbo miękką od First Tactical, a taką zupełnie nie miękką jak w Zephirach, tudzież albo w Talanach. Według tego, co widzę na zegarku, wygląda to całkiem rozsądnie. Zobaczymy, czy nas będzie informował o tym, gdzie mamy skręcić, bo to jest tutaj w tym wypadku kluczowe. Na razie idziemy dość ładnie. Nam to wyznacza, zapisuje ten ślad, przynajmniej tak to wygląda na razie. Dość prosta jest ta droga. I ślad też jest prosty, natomiast prowadzi nas też w miarę rozsądnie. Tego zakrętu, który był zakrętem tak naprawdę, chociaż według zegarka była to prosta droga, to jakby trochę nie liczę, no bo tam
ewidentnie droga skręcała, a my mieliśmy iść prosto. Chociaż fajnie byłoby, jakby nas o tym poinformował, bo moglibyśmy iść dalej drogą, nie zauważywszy tego. Okej, zbliżamy się do newralgicznego punktu. Gdzie jest ostrość? Doszliśmy też do naszego punktu, który sobie tutaj zaznaczyłem. Wszystko spoko. Teraz powinniśmy skręcać w lewo. A ja jeszcze tej informacji nie otrzymałem. Wygląda na to, że jej nie otrzymam. To jednak kwestia tych map. Tu jest droga. Tu jest droga taka bardziej leśna. Dla leśników albo, nie wiem, pożarowa. Tam jest ścieżka. A kurs, który on nam wyznaczył, jest pomiędzy tą drogą a tamtą, która jest na oko. Ten mostek, który jest na oko 5 metrów, 10 metrów dalej. Te mapy. Przy okazji, bucmany. Czym się różnią bucmany z grubsza od pilgrimów? Spodnie te oczywiście bushcraftowe. Czym się różnią? Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest wkładki zakładamy od zewnątrz, więc jest troszeczkę wygodniej. Moim zdaniem jest to fajniejsza opcja. Tak jak w Fjell Ravenach można założyć wkładkę na zewnątrz, nawet bez wyjmowania spodni. Druga kwestia, co jest minusem, nie mamy ściągaczy ani możliwości ich zamontowania na dole nogawki. Kolejna kwestia, mamy tutaj to, o czym mówiłem, fajne takie długie kieszenie, nie zapinane na nic. Tak? No i frontowe kieszenie, wiadomo, normalne, takie same jak w pilgrimach. Z tyłu kieszeni nie ma, natomiast jest dodatkowy rząd z tyłu, dodatkowy rząd dwóch. No dodatkowo mamy dwie szlufki, jakbyśmy chcieli sobie założyć drugi pasek. I to w zasadzie wszystko, co można w tych spodniach powiedzieć. Więcej kieszeni w nich nie ma, dlatego mam nerkę. Więc w tym wypadku niestety musimy polegać na ewentualnych doczepkach do plecaka, nerkach i jakichś innych rzeczach, w których możemy coś nosić. No ja osobiście lubię mieć dużo rzeczy bardziej pod ręką, dużo. Zwłaszcza jak się nagrywa, trzeba mieć dużo baterii i innych takich tupereli. Noże, to w zasadzie w Woodsmanach mamy tylko kieszonkę na nóż, po obu stronach taką samą. Nie zapinaną, ale moim zdaniem bardzo fajną, spoko jest ta kieszonka. I frontowe kieszenie i to wszystko. A o ile się nie mylę, to Woodsmany są zrobione z dokładnie tego samego materiału co pilgrimy, o tej samej gramaturze, i dlatego też wydaje mi się, i dlatego też trochę nie rozumiem koncepcji tych spodni, ponieważ kurtka akurat ma plecy zrobione z softshella, kurtka Woodsman, w związku z czym jest lżejsza od pilgrimowej, natomiast spodnie lżejsze od pilgrimowych nie są. Ewidentnie jest ta droga źle narysowana, ponieważ jest prosta, natomiast droga, którą idziemy w caka, prosta nie jest. Średnie są te mapy. No ale to nie jest tak, że nie da się zorientować, gdzie się jest i jak się ma iść. To jest mega przydatne. Właśnie o to mi chodzi, że to jest bardzo fajna opcja do monitorowania, jeżeli wiemy, gdzie chcemy iść, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy i którą stronę mamy iść. Bo żeby przeglądać mapę w zegarku, umówmy się, jaki by ten zegarek nie był, dalej będzie zegarek. Telefon ma 5 cali, 7. Ten ekran po prostu, jaki by nie był, jest po prostu większy. Więc jest czytelniej, po prostu lepiej. Widać lepiej.
widać lepiej na nim. Natomiast jeżeli chodzi o zegarek, no to ile tam mamy? Między calem a półtora cala to tak naprawdę ledwo co widać. Jaki by czytelny i cudowny nie był. Ten garminowy jest bardzo fajny, zwłaszcza w słońcu. Natomiast jest po prostu mały i to w żadnym zegarku ten ekran duży nie będzie. Jestem mega zadowolony, jeżeli chodzi o trzymanie się na ziemi, kamieniach, korzeniach. Oczywiście but jest niski, więc w jakąś wielką chaszczę wchodzić nie ma sensu. Natomiast po mokrym, po suchym, mokrego było niewiele, błota też było niewiele, ale zero ślizgania na razie. Zobaczymy, jak będziemy schodzić, bo na razie cały czas podchodzimy pod górę. Także podejściowo jest jak najbardziej spoko, super wygodnie. Ze wszystkich dotychczasowych butów, które testowałem właśnie na jakimś takim szlaku, te wyglądają na najwygodniejsze. Jednak nie trzymają kostki, bo są niskie. Można kupić buty tego typu wyższe. Natomiast ja mam już tyle wyższych butów, że nie widziałem sensu testowania kolejnych takich samych. Natomiast te jako niskie, czyli lżejsze na lekki szlak, no ten akurat jest lekki, wydają się idealne. Oczywiście potraktowałem je permetryną. Nic im od tego nie dolega, także test odhaczony. Tak samo jak spodnie Woodsman. Też mam na nich permetrynę, więc też jest wszystko w porządku, jeżeli chodzi o materiał. Nie odbarwia się, także jest ok. A propos permetryny, widzę, że wiele osób to interesuje. Ta ciecz, ten środek chemiczny. Testowałem to ostatnio na moim nieudanym vlogu i wychodzi na to, że bardzo skutecznie odstrasza też mrówki, ponieważ rozłożyliśmy się w pobliżu dużej ilości czerwonych mrówek. Po prostu chodziły pod nogami. Nic się nie działo. Zero problemów. Pojedyncze mrówki wchodziły na but i schodziły za chwilę. Plecak też mam potraktowany permetryną, leżał na ziemi, zero problemów, ani jedna mrówka nie wyszła. To wydaje mi się całkiem skuteczny środek. Koniec kursu. Wygląda na to, że zakończyliśmy naszą trasę 10 km w jedną stronę i jedyne miejsce, gdzie można było odbić w lewo, było jakieś 300-400 metrów temu. Więc chyba wrócimy do tego miejsca i zobaczymy gdzie to prowadzi. Zobaczymy, czy to w ogóle można obczaić na mapie. Dobra, sprawa wygląda następująco. Jak tu idziemy tą drogą, to dojdziemy, moim zdaniem, na moje oko, tutaj nie ma na mapie też tej drogi, dojdziemy do jakiejś wioski. Będziemy potem musieli iść ulicą,
Więc chyba wygląda na to, że musimy wracać tym samym, tą samą drogą, którą szliśmy, i może uważniej, się przyglądać, co jest po prawej stronie. Może będzie jakieś jeszcze zejście, które przeoczyliśmy wcześniej. O, my tu gdzieś skręcamy. Dobre, sprawdźmy tą ścieżkę. Przeoczyłem ją wcześniej. Bardzo tu przyjemnie. Mega tu jest. Naprawdę fajnie. Dobra, idziemy dalej. Ciągle muszę poprawiać ten powerbank. Nie chcę wiedzieć, czy się naładował. Naprawdę mam wielką wątpliwość. Dlaczego? Dlatego, że sporo idziemy w cieniu dzisiaj. To raz. Pomimo tego, że jest prawdopodobne słońce, to jednak idziemy w cieniu. A dwa, bez przerwy się odwraca. Oczywiście Pocket Rocket. Coś takiego. Musimy znaleźć, co to w ogóle jest. Po naszemu. Trzeba to zalać do kreski niższej lub wyższej, w zależności ile chcemy tego mieć. I 2-3 minuty, pomieszać 2-3 minuty, poczekać i gotowe. Całkiem spoko. Wygląda na to, że to szybko pójdzie. Nasz nowy spork od Wildo. Łyżka. Taki dziwny widelec. I nóż. Mega ciekawa rzecz, ponieważ po złożeniu otrzymujemy z połączenia tych wszystkich mocy coś takiego, co nie lata. Bardzo mnie się to podoba. Natomiast po rozmontowaniu tego możemy nóż złączyć z łyżką w sposób następujący. I mamy długiego sporka i widelec oprócz tego. Widelec mi się raczej nie przyda, więc go tutaj dam. Oczywiście byłoby prościej, jakbym miał gdzie usiąść, ale nie mam. Nasza miejscówka okazała się troszkę dalej niż myślałem. A tu jest całkiem przyjemnie, bo jest woda, cisza, spokój. Takie żółte. Dość gęsta zupa, lekko pikantna. Dużo kurkumy, a może curry bardziej. Soczewica. I jeszcze jakieś warzywa. Całkiem niezłe. Kurkuma ma to do siebie, że strasznie farbuje, więc opłukałem to wodą. I przy okazji paszczę swoją, mam nadzieję, że nie jestem żółty. W ten sposób się to rozkłada z powrotem. No i mamy dwa narzędzia. Ciekawostką jest fakt, że te nowe sporki od Wildo są podobno wykonane w dużej części z naturalnych materiałów. W sensie nie jest to taki po prostu plastik. Mega ciekawa rzecz, że do mojego pudełka z Wildo. To też jest miłe przy okazji. Się to mieści bez problemu. Więc jest to miłe. Oczywiście ten wynalazek się nie naładował. Trochę się tego spodziewałem, ale chciałem to sprawdzić. Interesowało mnie, czy wbudowany tutaj panel solarny ma szansę w takich warunkach normalnych, gdzie chodzimy sobie z plecakiem po terenie, czy to ma w ogóle jakiś sens? Nie ma. Możemy sobie to ewentualnie wrzucić na parapet i to się będzie ładować. Poszwędaliśmy się, było bardzo fajnie. Buty
mega, bardzo fajnie, bardzo mi się podobają. O spodniach jeszcze nie wiem co myślę, ogólnie spoko, bo to jest w zasadzie to samo co Pilgrim, tylko że bez kieszeni cargo. Bardzo mi się podobają te długie kieszenie na nóż, to jest fajne. Natomiast nadal pozostałe rzeczy w sumie nie wiem. Sporgot Wildo, całkiem ciekawy. Nie wiem czy zostanę fanem z tego względu, że jednak jest troszeczkę bardziej giętki niż bym chciał, ale to jeszcze wyjdzie w praniu, czy to jest używalne i czy to jest spoko. Szlak bardzo, bardzo przyjemny dzisiejszy, pogoda mega, co chcieć więcej. Pozostaje już tylko wracać do bazy, zatem zbieramy się powoli, cześć. Oczywiście nie jest tak, że zaraz idziemy do auta, bo zrobiliśmy sobie pit stop w malowniczym, fajnym miejscu. Teraz musimy się stąd wydostać. Mamy jeszcze parę kilometrów do zrobienia. A, zegarek. Jeżeli chodzi o GPS-a, jest odrobinka lepiej. Nie są to jakieś wielkie różnice. Tak jak naukowcy twierdzili, że będzie o tam, nie wiem, 50% czy 20% lepiej. Ja tego nie zauważam. Wskazania są całkiem ok. Do tej pory też były całkiem ok. Teraz może są troszeczkę lepsze, ale nie na tyle, żebym to jakoś tak bardzo odczuł. Może dlatego, że wcześniej wcale źle nie było.